zawsze mówił, że pamiętajcie dzieci, że to nie Ślązak, nie Polak, nie Czech, nie Niemiec, nie Żyd, a człowiek się liczy. Najważniejszy w całej historii jest człowiek. Ja musiałem uchodzić z pierwszego powstania do Śląska, bo bym nie żył. Niemcy zatukli. To raczej lepiej sam sobie życie odebrać. I oni tam żadnego żywego nie puścili. Mordowano kobiety, mordowano dzieci. Tam byli moi koledzy z rozbitym czołem, mózg wytrysnął, rozprute wnętrzności, poucinane u kobiet piersi. To nie są tatarskie opowieści. To, co na własne oczy widziałem. Starzyk Jan urodził się 6 lutego 1881 roku w Gorzycach, w przysiółku Kraskowiec, po niemiecku Kraskowic. Po skończeniu szkoły powszechnej pracował na roli u rodziców, później pracował w kopalni do 1918 roku. Z niewiadomych powodów został zwolniony lub się zwolnił, ale prawdopodobnie za działalność propolską został zwolniony, bo w tym okresie czasu były redukcje na kopalni i musiał z tej kopalni odejść. I znów rozpoczął cały czas pracę na swoim gospodarstwie rolnym. Dom wybudował w 1910 roku. Domek malutki. Były 3 pokoje. Przy domu zaraz chlew, bo tak kiedyś budowano. W zimie nie było światła, bo to otwierano piec. Wszyscy siadali, śpiewali, opowiadali, grali. No i tak to życie spędzali. Ojciec mówi, że było życie biedne, ale przyjemne. Starzyk Jan ze starką Julianną z domu Kominek wzięli ślub i mieli 4 córki i jednego syna. Maryjka, Pelagia, Regina i Barbara. I ojciec mój Stanisław. Postanowili, jako że jeden syn, że powinien zrobić szkołę przynajmniej średnią, szkołę średnią, wtedy to było coś. Więc rozpoczął naukę w gimnazjum nauczycielskim w Pszczynie. Niestety pieniędzy zabrakło, udało mu się skończyć 4 klasy. Dopiero potem, po II wojnie światowej, skończył kursem i też pracował przez jakiś okres czasu, przez rok jako nauczyciel. Od 1905 roku prowadził Polską Bibliotekę w ramach Czytelni Ludowych. Był jednym z założycieli, jedni mówią, że był założycielem Polskiego Towarzystwa Świętego Jacka Kulturalno-Oświatowego. Był założycielem Teatru Polskiego w Gorzycach. Występowali również w Gorzycach, ale w pewnym momencie oberżyści nie pozwolili wystawiać polskich sztuk, więc wystawili w Wierzniowie po stronie czeskiej za Olzą. I urobił wycieczki do Galicji, czyli do zaboru austriackiego, do Częstochowy, do Cieszyna, do Krakowa. Organizował wycieczki tutaj w tym okresie 1917-18-19. Był za to prześladowany. Co chwilę były naloty, rewizje, sprawdzanie w domu, szukanie. Miał szczęście, że nie był aresztowany. Zdarzyło się, że przyszedł Grenszuc, obtoczył dom dookoła. Weszli do pomieszczenia. Starzyk zauważył, co jest. No, krewni mówią, że schował się za firaną, inni mówią, że wskoczył pod pierzynę. No ale zapytano się, czy w domu jest, po niemiecku nie, ale czy w domu jest Hans Kniszka, czyli Jan Kniszka. Starka odpowiedziała, starka Julka, Julianna, czyli tak żeśmy to mówili, powiedziała nie swoim głosem nein. I oni jak niepyszni, baczność, spoczni, odmaszerować, wyszli z pomieszczenia z tego i odeszli. Ale starka od tego czasu, jak to się mówi, pomieszało się trochę w głowie. W ciągu dnia nie wychodziła z domu, wychodziła tylko na noc, żeby zobaczyć zwierzęta. Po naszemu to się go dało pokludzić. I krewni nie wiedzieli, co robić. Jedni doradzili jechać do Częstochowy, do Matki Boskiej Częstochowskiej. Pojechali do tej Częstochowy i starka przyjechała zdrowa. Tego czasu zawsze jest w domu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Zawsze to musiało być. Tak ku pamięci, ku czci, ku podziękowaniu, że jednak wizyta u Matki Boskiej Częstochowskiej spowodowała, że starka wyzdrowiała.
Jeżeli chodzi o strażnika Jana sprzed pierwszego powstania, to z tego co opowiadał ojciec mojej mamie, to przewozili broń, którą ponoć mieli ukryć w lesie. Nie było tego za dużo. Nie brał udziału bezpośrednio w pierwszym powstaniu śląskim, brał udział w przygotowaniu tego powstania. Kolebacz i Salmój Starzyk i wszyscy inni to oni razem tutaj wspólnie to powstanie organizowali, ale Starzyk na to powstanie nie poszedł. W drugim powstaniu Starzyk w ogóle nie brał udziału. I nikt tu nie brał udziału, jeżeli chodzi o mieszkańców gminy Gorzyce, a później brał udział w komisji parytetycznej. To była mieszana komisja polsko-niemiecka do spraw organizacji plebiscytu i był w milicji pilnującej plebiscytu. W trzecim powstaniu Starzyk złożył przysięgę wojskową na ręce Kolebacza. Uczestniczył jako wratownik po plebiscycie. Był radnym w gminie Gorzyce. Była taka rada przy szkołach, tutaj ksiądz był i dyrektor szkoły i tak dalej, więc też brał w tym udział. Jak również brał czynny udział i organizował Związek Ogrodników i Pszczelarzy. Tą kulturę rolną w nowości, nowinki ogrodnicze, sady i tak dalej, tą wprowadzał. Miał ule, miał pszczoły. No i cały Kraskowiec wiedział o tym, że może do Starzyka Jana iść i tych nowinek ogrodniczych czy jakichś innych się nauczyć i wdrożyć. Starzyk Jan był korfanciorzem. No a tata już wychowany za Graszyńskiego, wychowany już w tej Polsce wolnej, ale potem sanacyjnej, ale jednak w Polsce Garzyńskiego, na Śląsku Grażyńskiego, no miał ten patriotyzm taki nie śląsko-polski, tylko polsko-śląski. Ojciec był już trochę tym duchem Grażyńskiego przesączony. No i dlatego był w oddziałach młodzieży powstańczej. Z opowiadań mojej mamy, która mówiła, że u Starzyka Jana było bardzo przyjemnie, że Starzyk Jan był małomówny, co już na przykład ze mną to trochę się kłóci. Jeżeli chodzi o ojca, też się trochę kłóciło, że mało mówił, ale jak mówił, to mówił konkretnie, co trzeba zrobić. Z tym, że pomylił się z jednym, jak mama opowiadała, pomylił się z tym, że wojna będzie trwała miesiąc. W 1939 roku przyszło po niego gestapo, zabrali go, uratował go jeden mieszkający na Familokach, czyli na byłym osiedlu przy kopalni Fryderyka, Niemiec, Szywior, ale okazuje się zacny Niemiec, który całą okupację pomagał Polakom, który uratował z gestapo z Raciborza dwóch przynajmniej powstańców, co wiem, to znaczy z Duzoka i między innymi mojego Starzyka. Starzyk zbity, skopany, cały silny, ale w październiku wrócił z tego więzienia z gestapo z Raciborza. Jeżeli chodzi o Szywiorów, oni całą okupację pomagali Polakom i tego jakoś niektórzy później po wojnie nie pamiętali. Mój ojciec zawsze mówił, że pamiętajcie dzieci, że to nie Ślązak, nie Polak, nie Czech, nie Niemiec, nie Żyd, a człowiek się liczy. W 1945 roku tego Szywiora, całą rodzinę, wywieźli do obozu w Hucie Zgoda i znów właśnie prawdopodobnie mój ojciec, łącznie z innymi, czynili wszystkie starania, żeby tych Szywiorów z powrotem tutaj
żeby ich z tego więzienia wyciągnąć. Udało im się, oprócz jednej osoby, jedna osoba już tam zmarła z tych żywiołów. Jak Niemcy się wycofywali, dom dziadka został wskazany przez mieszkańców opcji niemieckiej jako polski dom i został oszczelany prawdopodobnie pociskiem fosforowym, ponieważ wszystko w domu zostało wypalone, spalone, jak również został spalony bruk, w którym były ziemniaki i cikla i gdzie pochowano strażnika Jana, który zginął w ostatnim dniu wojny w 1945 roku, 30 maja. Gdzie go tak szybko przykryto tą ziemią, dziadek również został spalony, zostało z niego, jak to mówią, z chłopa 1,70 m, zostało 40 cm.